Cześć, z tej strony Jakub Szyndler, witam w kolejnym odcinku Cojęcy Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Dzisiaj sobie trochę pogrzebiemy w symulatorze i w maszynie i podłączymy tam sobie kabel HDMI i pokażemy sobie, do czego ten kabel HDMI może nam się przydać. Zapraszam do oglądania. Na początek pokażę Wam, gdzie znaleźć port HDMI w samej obrabiarce. Natomiast moja obrabiarka jest tutaj z mocnymi zasiekami, więc musicie mi dać chwilę, zanim ja się tam jakoś dostanę. Po zdjęciu płyty procesora, znaczy się osłony płyty procesora, znajdziecie tutaj malutki porcik, porcik HDMI. Pod tym górnym dzymblem. Nie wiem, czy dam radę go nakręcić, żebyście wiedzieli, że to na pewno jest HDMI, ale musicie mi zaufać, że tu zaiste jest HDMI i można po prostu tutaj podłączyć kabel. Tak samo jak na symulatorze, można podłączyć kabel po prostu z tyłu na płytce. Tutaj mam podłączony HDMI do tej lewej płytki z dużym czarnym radiatorem. Wyprowadzam go sobie przez jeden tutaj z tych takich zagłębień. A, nie jest idealnie, można by trochę podciąć pewnie obudowę, ale szczerze mówiąc, na tyle na ile jest, chyba jest ok. I co z takim kablem mogę zrobić? Mogę teraz taki kabel podłączyć właściwie gdziekolwiek. Na przykład do karty przechwytującej obraz podłączonej do USB albo prosto do monitora, na którym akurat widzicie jeden ze starych filmów. Domyślnie jednak nie mamy żadnego obrazu. Żeby obraz się pojawił, mogę zrobić jeden z dwóch sposobów. Po pierwsze, mogę zmienić setting 416 na Media Destination i wybrać źródło External Monitor, dzięki czemu wszystkie pliki, które wczytam jako pliki graficzne albo filmowe na sterowniku, nie wczytają mi się już tutaj, czyli nie będzie ich widać w media, bo w media będzie See External Monitor, ale pojawią mi się tam na zewnątrz. I na dole może się pojawić komentarz programu, jeżeli wywołujemy to z programu obróbkowego, to wtedy tam się pojawi jakiś komentarz, który dodamy, więc możemy mieć drugi monitor przy maszynie, pokazujący na przykład rysunek techniczny, który przyszedł wraz z programem od programisty, ale mogę też wyłączyć nasz symulator i w trakcie jego uruchamiania trzymać po prostu literę H. Więc ja to spróbuję zrobić tak, żeby nam się to udało zrobić. Dajcie mi sekundkę. Trzymam H. Ciągle mam wciśnięte. I klikam Power On. I chwilkę czekamy. I jak przestanie napikać, to mogę już puścić H. I za chwilkę nasz obraz zamiast na sterowniku powinien pojawić się tam na monitorze. Tadam! Natomiast ten kabel, który mam, działa jak działa, w związku z czym ja go przełączę szybciutko na kartę przechwytującą, bo na niej efekt jest trochę lepszy i pokażę Wam, jak to działa na karcie przechwytującej. Do przechwytywania skorzystałem z oprogramowania OBS. Ono jest darmowe, możecie je zainstalować zawsze. To jest program do streamingu, który wykorzystuję też na live'ach. Ale jak widzicie, mam obraz ze sterownika i jak sterownik mi się uruchomi do końca, to będę mógł normalnie obsługiwać maszynę z wykorzystaniem zewnętrznego monitora. Tadam! Cokolwiek nie potrzebujecie zrobić, jesteśmy w stanie teraz normalnie korzystać z mojego symulatora podłączonego do komputera. Natomiast pamiętajcie też oczywiście, że mogę równie dobrze wejść w sieci wybrać zdalny wyświetlacz, uruchomić go, wpisać bardzo skomplikowane hasło, duże ABC, małe ABC, raz, dwa, trzy, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Jeżeli kiedykolwiek będziecie potrzebowali się łączyć z moim ekranem, to on właśnie takie ma hasło. Zapiszemy to. A tutaj, aha, sobie nie zapamiętałem, pod jakim IP działa mój symulator, ani jaką ma nazwę, więc szybko to zobaczmy. Nie jest połączony chwilowo, więc jeszcze go sobie musimy połączyć. Skanowanie sieci, a ja w tak zwanym międzyczasie przełączę się na tą samą sieć, do której go podłączę. HF Orzeszów, lecimy. I moje hasło do sieci to www.duże-h-as-cnc-dużymi.com. F4 podłącz.
i w oprogramowaniu VNC mogę już wpisać adres 192.168.0.112. O, mam jakiś błąd. Jeszcze raz. A 186, a nie 168. Wpisałem sobie źle. Mamy prośbę o wpisanie hasła. Duże ABC, małe ABC. Raz, dwa, trzy. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Zapamiętaj, sprawdź. I dostajemy to samo, co mieliśmy przed chwilą, tylko że tym razem po sieci. Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Więc tak naprawdę, czy przesyłamy obraz przez sieć, czy normalnie, to już jest zupełnie obojętne. Ale może akurat kiedyś Wam umrze monitor w hasie i będziecie musieli użyć zewnętrznego. A może na przykład chcecie mieć większy monitor. A może na przykład chcecie wyświetlić osobno coś z media displaya, żeby na przykład Wasz operator, którego zostawiacie na zmianie, miał, nie wiem, ładny filmik pokazujący mu symulację z obróbki na przykład. Czyli normalny sterownik ma normalnym sterownikiem, a obok ma telewizor pokazujący, co się dzieje w czasie rzeczywistym. Nagrane z kama wcześniej, jakby jak zwykle, sky is the limit. Ja Wam pokazuję tylko jakby core, a Wy już możecie to rozbudować i zrobić z tego, co potrzebujecie. Jeżeli materiał Wam się podoba, jak zawsze, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy dzielenia się linkiem ze znajomymi, którzy też mogą się nauczyć czegoś nowego z tego materiału. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to dalej w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku, co nieco krok po kroku i już za tydzień.